Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Borderlands The Pre-Sequel u mnie na kanale i idziemy dorwać Merifa. Ale najpierw Claptrap. Hey, Lobot! You've just interrupted an officer carrying out his duty. We're here to file a complaint. Your awesome Merif's been breaking the law. We have evidence. Breaking the law? Why don't you tell me all about it? Thank you for your concern, citizen. Rest assured it shall be logged. Long live the Merif! Mox, hit it! Oh, blimey, you really know how to listen to a bloke's problems. I'll give you that. You sure I can't book you for more, No, właśnie. I'm a bloody stress volcano right now and I can do with the, A, to my znaleźliśmy to nagranie. You know that's not what geisha bots are programmed for. Serena. Bo Serena ma zaskakująco podobny głos do Tali z Mass Effecta. Public service. I'd make it worth your while. I'm swimming in Dahl money right now. The Merif's interfacing with my Serena? No! I feel so betrayed! And according to my records, the Merif doesn't have the appropriate paperwork to engage in such activities, which kind of makes my outrage morally justifiable. Awesome! Hey, awesome! I'm with you, pal. Word is, he's got another appointment booked with Serena right now. What? Citizens, that was not. That may have. A, ona puściła to na głos. Totalnie. Oho. I've been impersonated by someone who sounds like me. I appreciate you allowing me privacy at this difficult time. Thank you, thank you. This man has no shred of honor. Yep. This guy's so busted. Without an inter-organic fraternization license, I'm gonna make his life a living hell! Come on, elevator, let's go! Serena, I'm coming, my love! Na ratunek miłości Claptrapa. Która totalnie w sumie nie jest zagrożona, bo mu odmówiła i tam nie ma, ale on myśli, że tam jest. Stary. You idiot machine, the offices are up! Right! I'm such a kidder! Up we go! Lubię twoją czapkę. Okej. I ruszamy. Biuro Merifa. Warning. Trespassing on government property will result in your immediate death. Thank you. Powiadasz. Szlak zbudowałem. Kto? Ty! Zdradziecka wieżyczka. Czemu burmistrz ma w swoim biurze bandytów? No nic, nieistotne. Są martwi. Nie wierzymy cię. Jezu Chryste. Gdzie jesteście? Potrzebuję was. O, tam są. Officer, get that door open! I don't take orders from civilians. However, as I was already going to do that... We can talk this out, Jackie. I don't really work for Zarbon. Huckster T. Meredith, you are hereby under arrest for violating Elpis Ethical Code 3110, forbidding unlicensed... Ale na pieprza, Jezu Chryste. Oh my god! You stole my girlfriend, you meatbag! Open this door! Nie! Aż mu się szufladka wysunęła. Po co mi te szufladki? Okej, jesteśmy bez wsparcia prawnego. Zostaliśmy bez wsparcia prawnego, ale mamy mnie. The Merif. Major i szeryf. Brzmiło lepiej w jego głowie. I traced the signal that took down our systems on Helios. And guess what? It came from here. Your office. Signal? Signal. She made me do it. Where did she come from? And please, lie to me. I really want you to lie to me.
I don't know. Bang, bang, bang. What are you gonna do with me? Nothing. I was just messing with you. Get the hell out of here. I've been thinking. There's a way back to Helios. Oh, shit. I surrender. I was gonna let you live, you dumb bastard. What is wrong with you? Oho. Jack zaczyna się przystojnieć. Okay, yeah. Where was I? All right, my awesome master plan. Taking the fight to Helios is gonna need an army, so we make one. Head down to Springs. I'll explain on the way. I'm gonna stay here. Gonna go through the Marif stuff. We're making a freaking robot army, baby. Hell yeah. Shopping list simple. Some serious combat chassis and top of the line military AI to run them. Word is, Springs is a lady for the AI. Hey, Mox, you know where I can build me some kick-ass robot bodies? Since that giant laser's gonna kill, well, everyone, I know who might be willing to scout around for hardware. Let me talk to them and get back to you. Sounds good. Let's hustle, people. We got a moon to save. What did you think of Jack when you first met him, Lil? Considering he was the guy Moxie left you for? You don't like anybody. I like Brick. Booyah! Okej, okay. Oho, sporo literatury. Tak, otóż oczywiście Merif przyznał się do wszystkiego, powiedział, że Zarpeden go zmusiła i Jack chciał go nawet wypuścić, powiedział, że ma tego spieprzeć z tego miasta i nie pokazał mu się na oczy. Merif postanowił Jacka zastrzelić i Jack strzelił lepiej. Tak więc, no, jesteśmy tutaj. I tak, Jackowi się to spodobało i to jest, wiecie, pierwszy krok. To jest pierwszy krok, by Jack stał się Handsome Jackiem. Będzie tylko ciekawiej. I tak, mamy plan. Możemy dostać się na Helios, aczkolwiek rzekomo nawet, nie wiem, nasze Volt Hunterskie zdolności nie dadzą rady odbić go od, z łap armii Zarpedon. Natomiast potrzebujemy swojej własnej armii. Armii robotów, tak? Więc potrzebujemy czegoś, potrzebujemy samych robotów, a także konkretnego AI wojskowego. I rzekomo Moxie może nam pomóc. I Springs. Te dwie panie rzekomo znają się na technologii. I tak, taka, nie wiem, ciekawostka. Jakby Moxie jest byłą żoną Jacka, a jeszcze wcześniej była żoną / dziewczyną Mordecaja, czyli wiecie, Huntera, łowcy, zwanego z znanego z pierwszej części grywalnej postaci, gościa z sokołem, w sensie gościa z Bloodwingiem, bo Bloodwing sokołem definitywnie nie jest, jest raczej jakimś dziwnym, nie wiem, rakiem czy czymś takim. I nie mówię rakiem jako rakiem morskim, tylko rakiem jako takim stworkiem, które po Pandorze sobie latają. Tak więc no. Ciekawostka fabularna. I tyle. Dobra. Do Springs. I tak, Springs na szczęście nie jest u siebie, nie jest, wiecie, w swojej kanciapie na końcu świata, tylko na szczęście przeprowadziła się do Concordii, tak więc teraz teoretycznie chyba dostajemy sidequesta, by uruchomić Grinder. A, no tak. Kolejna malutka, irytująca sprawa. Wiecie, mogli przemieścić bez problemu ten teleport tutaj. Bo teraz za każdym razem, kiedy musimy pójdziemy do biura Merifa, teraz już biura Jacka, no to musimy wjechać na górę i to chwilę trwa i to jest do dupy. That laser just keeps on coming. Okej. What are those Hyperion pricks up to? To chyba tu. Takie mam wrażenie. Dać hajs. O, $2, nice. Za chwilkę. Najpierw historyjka od Springs. Little Miss Moxie sits on her boxy, consuming her whiskey and cake. Along comes Ms. Springs with other fine things, for that's how a courtship you make. Czy ty napisałaś książeczkę dla dzieci o tym, jak chcesz przelecieć Moxie? Proszę cię. How you going? I finally got all my stuff back here. Welcome to my store, Springs Emporium O Stuff. There was an F, but that fell off. Okej, okay, czyli to było kiedyś
Springs Emporium of Stuff, ale zostało O, bo F ktoś zwinął. W sensie odpadło. Moxie said you're after some military AI. Big soz. But your best bet's a mate of mine, a little ankle biter by the name of Pickle, lives in the Outlands. He's almost impossible to reach, mind, but I can help with that. Take this scrambler. Okej, okay, czyli kumpel Springs pomoże nam z tym AI, dajmy mu się zawać scrambler. Now then, I'll upload coordinates of an old Dahl garage to your Echo. Get going, I'll explain on the way. Okej, okay, wyjaśnij po drodze. No i mamy nowe set questy. I tak, Grinders, dokładnie. G'day! My grinder, Bessie, finally died and I need to scrounge up a couple of spare parts. Grinder parts don't grow on trees, but luckily I've got wind of two scab grinders you can investigate. Don't worry, they're both stolen, so it's not like you'll be robbing honest folk. The first one's on the back of a buggy. I'm sending the coordinates to your Echo. Let's go shopping! W sensie ja pójdę zobaczyć całą robotę. Real machines, based on some dull tech that came my way a while back. They take random pieces of tech you don't want and recombine them into useful gear. Weapons, shields, whatever floats your boat. Ripper little earners too. Jasne. Tak, to jest właśnie grinder, tylko musimy go naprawić. A jeszcze zgarniemy drugiego questa. Natomiast tak, teraz będzie troszeczkę jeżdżenia z side questami. Olejemy póki co główną fabułę właśnie na rzecz, wiecie, czynności pobocznych. Musimy się rozwinąć i w ogóle. No, witaj. No, I put it here somewhere. I have big problem. Medical refrigerator should break. Organs, tissue samples, dinner, all get form soon. I need special ice. It keeps things cool long time. You fetch special ice from special place. I pay you. Yes? Sounds cool. Pun was not intentional. I apologize. Yes, it's good. You take drill now. Nina happy. You take drill and go now. Get special ice. Okej, okay, a więc lodóweczka medyczna wysiadła i wszystkie organy na wymianę i obiad siostry Niny. Aktualnie niestety grzeją się powoli, więc potrzebuję tutaj specjalnego rodzaju lodu, który trzyma chłód znacznie dłużej niż jakakolwiek lodówka, by siostra Nina mogła ogarnąć swój szajs. Dobra, i teraz tak. Mamy... A, wszystko z Triton Flats. Zaczniemy od tego, od Grinders, ponieważ to będzie miało bardzo praktyczne zastosowanie i to jest coś, co definitywnie wzmocni nas, ponieważ hej, jeśli wiecie, każde rzeczy jakby tego samego koloru będzie można przełożyć, to będzie fajne. O, jest Two Arms. To jest ten quest, moi drodzy. Papa Cruz, moje ulubione imię w historii gier. The People's Liberation Army are storm clouds on the horizon. Bring us guns, guns, guns. With guns we shall bring the light. It ain't easy to get to. Hey, come on, bullshit. But I can help you out with. Ready for it? A stingray. It's old Dahl tech. They're not much to look at, but Moxie tinkered with the design, so now they jump like a skag in heat. Problem is, stingrays aren't easy to get to meat hunts on. So happens that Scrambler, came my way. It's supposed to unlock Digistructing at the old Dahl garage I'm sending you to. Once you unlock a stingray there, I'll fix it so all moon zoomies are stingrayed up. Okej, okay, tak więc pokrótce, żeby dostać się do kumpla Springs, tego od AI, gościa o ksywce Pickle, musimy mieć pojazd o nazwie Stingray, one mają zdolności skakania, więc będziemy mogli się dostać do jego kryjówki. Jednak dosyć ciężko je dostać, więc musimy whakować do specyficznego terminalu i to pozwoli nam na dostanie się do Pickla. Ale tak, najpierw lecimy do Two Arms, ponieważ to jest quest z białymi brońmi właśnie, to jest właśnie to. Ogólnie tak, dobra, najpierw może wybijmy całe dziadostwo tutaj. Bo tak, dla przypomnienia, dalej mamy tylko dwa sloty. Gram w tą grę już dosyć długo. Jesteśmy, nie wiem, w jednej trzeciej, może dalej gry. Wydaje mi się, że możemy być dalej nawet.
I no, dalej mamy dwa sloty na broń. A broń jest coraz więcej. To irytujące. No dużo tego damage'a nie było niestety. Ty lunatik, wracaj tu. Jakim cudem tego uniknąłeś? A, bo jesteś na ponad mój poziom. Nie, jesteś tego samego poziomu. Czemu jesteś tacy trudni, panowie? Normalnie wolę łatwiejszych gości. A tak, fabuła questa z dostarczaniem białej broni jest banalna. Otóż Papa Cruz prowadzi front wyzwolenia ludzkości. Nie mam pojęcia, od czego front wyzwolenia ludzkości chce wyzwalać ludzkość. Aczkolwiek on go prowadzi, no i potrzebuje broni. A najwidoczniej jego ludzie to półgłówki, tak więc używałem tylko i wyłącznie białych broni. I to tyle, to już, to cała fabuła. Nie wiem, czemu jestem zmrożony. Nie podoba mi się to wykonanie. O, szlak. Dobra, to będzie sobie tutaj leżeć, a my idziemy zrzucić te bronie w końcu. Kurwa, jeszcze jeden. Czemu jest aż tyle do cholery? Badass oczywiście. Dalej. I tak jest kurwa słabszy od naszego. Nawet jest na wyższy poziom, jest słabszy od naszego, więc come on. Jest takie głupie. Ogólnie tak, twierdzimy z Kacji, że drop w tej grze jest dużo gorzej zbalansowany niż ten w Borderlands 2. Tak, my dostarczamy giwery, a wojownicy frontu wyzwolenia ludzkości dostarczają ducha walki. Tak. Okej, okay. I nie mamy przynieść 50 broni, tak jak widzicie. I wiecie co? To nie jest najbardziej efektywne, jeśli chodzi o czas trwania, aczkolwiek ja teraz skoczę do miasta i sprowadzę więcej broni, ponieważ wiecie, zabiorę je ze schowków i tak dalej. Oczywiście nie będę was tym męczył. W takim razie cięcie i spotykamy się ponownie tutaj. Okej, okay, dobra, jesteśmy z powrotem przy punkcie zrzutu. Ja pozbierałem wszystkie nasze brońki z sejfu oraz skrytki Claptrapa. W takim bądź razie oddajmy je, prawda? Prawda? Tak, tak. Taki jest plan. I tak, Papy Krusta nie obchodzi, jakie bronie mu dajecie, byleby były białe. Papa Krust to rasista, tak jakby co, nie? Więc, you know. Disaster, my friend. The guns we collected so far have been stolen. Yay. By worthless bandits. Szybko poszło. So even now, tear across the moon with their ill-gotten booty. Booty? Please chase the thieves down and retrieve them. I have updated your echo with their location. Tak, otóż bronie, które daliśmy, są skradzione. Jej. I mają mnie ci bandyci. Musimy ich zniszczyć. Wracaj tu. Śmierć. A, skrzynie się podnoszą nawet w aucie. Dobra, okej, okay, dobra. Dobra nowina. Normalnie trzeba wysiadać z samochodu, żeby je podnieść. Wow, to było głośne. Grinder? Okej, okay, to... A, no tak. To jest do innego questa. Dobra, jasne.
and find me the unassembler linkage. Should be one. They're super tough bits of kit. Sekunda. Springs. Akurat zabijam ludzi, więc jakbyś mogła dać mi się spokoju. Jezu Chryste, a... Dobra. Sweet explosive justice. Thank you, Vault Hunter. You may bring those back to the donation center. Jasne, sekunda dziadu, tylko ten. Pozbędę się wszystkiego, co próbuje mnie teraz zamordować, jasne? Z jakiegoś powodu nikt mnie tutaj nie lubi. To wszystko? Dobra. O, gdzieś tutaj był ten jeszcze buggy z grinderem zamontowany, tego mam okraść, prawda? Chryste panie, ile tego dziadosa się spali na tym księżycu. Dajcie mi spokój. Ogólnie to jest takie właśnie dla mojej... To jest jedno z tych dziwnych rozwiązań, których nie rozumiem, ponieważ jakby walka w samochodzie w tej grze jest... Trzymam dwa klawisze i to się dzieje w tym momencie. Nie ma tutaj zbytnio skilla ani niczego takiego, po prostu jakby wiecie, trzymamy klawisze i bum, przeciwnicy umierają, zabawa. O, tutaj leży. I z jakiegoś powodu ktoś postanowił, że na tych pustkowiach będzie nieskończony spawn wrogów, więc to jest bardzo dziwne. It's in a bandit camp set up in an old train station. It's run by some feral scavs called the Boosters. If you like, you could go over there, explain I need some spare parts, they'll be all, oh, sure thing, help yourself, mate. Ha, right. I'm updating your echo now. Go kill those crook sons of taints. Jasne, musimy iść zrobić drugą część do Grindera z terytorium bandytów, ale najpierw skrzynki. Dobra. Okej, okay, nie mam nic białego, prawda? Nie? Świetnie. Będziemy tutaj dostarczać te pierdołki w międzyczasie. I teraz tak, co jest blisko? Blisko, kurwa, nigdy nie ma nic. A, to jest ta misja. Dobra. Okej, okay, lecimy więc najpierw tutaj. Do auta więc. Ogólnie tak, teraz ja prawdopodobnie będę zrzucał między odcinkami białe broń z tych skrzynek, aczkolwiek co 10. podaną broń ten jakby quest łapie inną fazę, tak więc w tym momencie jest jakieś wydarzenie, wiecie, coś się dzieje z tymi brońmi i musimy jakiś problem rozwiązać. Nawet po prostu co 10 broni będę, wiecie, pokazywał wam jak to oddaję, ale wszystko pomiędzy to robić. Dzień dobry panowie, musimy was zamordować. Mord. Nice. O, klasmod, dobra, biorę. Jasne. Jeśli będę miał 3 białe klasmody, będę mógł go wrzucić do grindera i wyciągnę zielony klasmod. Prawdopodobnie. Dobra, okej. Okay. I tu mamy drabinę do questa. I tu mamy quest wielofazowy związany z tym dziadostwem. Cóż to za ciekawy prototyp. Wow! That looks like one of them fancy laser weapons. Let's take it for a spin. The local scavs are getting a little too pillagey of late. Let's see how this gun goes against them. Dobra, okej. Okay. A więc mamy taki specjalny laser. On jest względnie mocny. Dobra, dajmy go zamiast tego shotguna. Ten shotgun... Nie czuję tego shotguna. I mamy testować ten laser. Jako, że misja ma dopisek 1-0, to pewnie domyślacie się, iż tam będzie więcej tych cyferek przed... Wiecie, przed 0. Gdzie? 2-0, 3-0, 5-0. O tak, ten quest ma chyba dosłownie 5 faz, o jeśli nie mylę. I niestety tutaj chyba wszystkie skały wybiłem, więc no tutaj niestety... A nie, są, proszę.
A, no tak, i w ogóle jakby tak samo jak w sumie każda broń w Borderze ma parę trybów strzelania, mamy, wiecie, pociski, które latają, pociski, które eksplodują, pociski, które w momencie, wiecie, jakby naciśnięcia spustu już są wbite we wroga, tego typu rzeczy. Lasery mam dokładnie to samo. Set fire to a few scabs. Help clean the place up a bit. Don't forget, you'll need to do it in an oxygen-rich environment. Go science! Tak, ciekawostka. Wrogowie płoną tylko i wyłącznie, kiedy tlen jest dookoła. Takie, wiecie, pierdółka naukowa. Proszę. Carry me up. While lasers can be fired in a vacuum, they're way more effective in an atmosphere since they set fire to things, which needs air, obviously. Try to keep up. Tak, lasery działają lepiej w ogólnie w środowisku z tlenem, z atmosferą. I oczywiście nie mogą podpalać, jeśli nie ma tlenu. Logiczne. Jakby oni tutaj są, ale... A, tu jesteście, cześć. Tak, niestety to jest troszkę do dupy. Niestety nie mamy totalnie żadnej kontroli nad tym, czy gościu się podpali, czy nie, tak więc... Wiecie. On teraz płonie. A, mam go spalić na śmierć. Dobra, myślę, że go mam tylko podpalić. Okej. No chodź, zapraszam do mojej chmurki tlenowej. Widzę, że chyba nic z tego nie będzie, niestety. Goddammit! Brak tlenu go zabił. Czujecie to? Tak, co miałem mówić, lasery również mają parę właśnie trybów strzelania. Jednym z nich jest taki, jakby, nie wiem, shotgun laserowy, jak to nazywam, to jest właśnie to, co teraz mamy. Innym jest promień. Promień też już mieliśmy, dostaliśmy go za zabicie deadlifta na samym początku. Kojarzyć taki, jakby, nie wiem, wielki po prostu, taki bardzo stereotypowy laser. O tym mówię. O, nie tu. Tak więc, tak, też jest tego sporo. Oczywiście są też lasery precyzyjne, które działają troszeczkę jak karabiny albo snajperki, tak więc, hej, jakby definitywnie broń laserowa spełnia tutaj wszelkie wymogi, nie wiem, świata Borderlands. Definitywnie. Dobra, punkt Banjo. Nasze ulubione miejsce bandytów. Dobra, ich wbijmy się do atmosfery, bo Anusz uda nam się, wiecie, podpalić parę osób. A podpalenie osób da nam dodatkowy szans i dodatkowego expa, tak? Więc bajera. I tak, dzienniki się respawnują, czyli to jest znowu ten sam, jakby, wiecie, myk o czcionkach. O czcionce, o skitu. Płoń. Nie spłonął, prawda? Oczywiście, że kurwa nie spłonął. Po co miałby spłonąć? Staram się. I tak, jeśli płoniecie, możecie wyjść do na powierzchnię księżyca i tam się zgasicie. Ma proporada. Chciałem, żeby udało mi się, wiecie, spalić te trzy osoby, ale jakby to nie zależy ode mnie niestety. Widzicie? Nie podpalił się, sorry. Oczywiście, wiecie, mamy procentową szansę na wejście statusu szczegółowego. Ale no, nie kontrolujemy tego, to tylko i wyłącznie szansa. To tylko i wyłącznie szansa. No. Aha, to byli bandyci, to nie byli scavengerzy. Sorry. No cóż. Najwidoczniej jest różnica. Ewentualnie dobijał ich brak tlenu. To też może być to. To też może być to. Ogólnie dobra, już tu jesteśmy, to... To zaparkuję moją furę na dachu, bo tak potrafię. I postaram się nią wyjechać. Nieco lutu. Koniecznie potrzebujemy hajsu. Hey, loser features! Want a mission? Who are you? Gonna try and break my record, eh? Good luck! I meant that sarcastically. You should look that word up. Nobody can handle pop racing better than the Loon Stalker. Well, we'll see, won't we? Whatever. I'm the best, end of. Get yourself a moon buggy and prove me wrong.
tak dzieciak wyzwał nas na pojedynek, w sensie na... jakby... na wyścig oczywiście. You found that snot-nosed brat, did you? I'd love to see you wipe the floor with him. So would everyone else who's ever met him. Head over to the start line. Let's see what you can do. The countdown will begin once you're at the start line. Kick it in the gut soon as the beacons light up. Beat the kid's lap time and rub the grub's face in it. Lame. You can't catch the loon stalker. Check that. If you also beat him on the first go at it, I'll give you even more points. Show the little darling who's boss. Ginie Oskarze. A, Oskar drop to broń. Ogólnie tak, trafiliście na jakiegoś dzieciaka, wyzwał nas na pojedynek w postaci wyścigu. Spring się wkręciła, ponieważ zna tego gówniarza, nie lubi go. Chce, żebyśmy skopali mu dupę. Ale wyjątkowo nie możemy go zamordować, bo to dziecko. Mordowanie dzieci w grach nie jest cool. Chciałbym umieć cofać tym samochodem. To było spoko. Ogólnie jakby sterowanie pojazdami w Borderlands. Initiating countdown. O. 5, 4, 3, 2, 2 and a half. O, szlak, jestem tyłem. And then one go. And they're off. I tak, mamy przejeżdżać przez bramki oczywiście. Jeśli pobiegłem go za pierwszy raz, dostaję nagrodę. Amazing skill pumping through my veins. Oh no! What happens if I'm so skilled I explode? Dupek. Spokojnie. Hey Springs. Mamy to raczej. Did you forget which pedal to press? W sensie to nawet. Let's give the kid something to think about. No spoko, Jezu, jadę. O nie, wjechałem w dupę. Proszę, jedź, jedź, dobra, dziękuję. Pełne skupienie. Ogólnie ten wyścig najcięższych nie należy, żeby nie było, nie? Tak, just saying. Oh, I'm sitting on the edge of my bucket seat. O ile nie zgubi się trasy, to raczej jest się ustawionym. Szlak! Nie! O, dobra. Lecimy. Raczej to mamy. Easy peasy, lamusie. And I wasn't feeling well, and then I got something in my eye. Dokładnie. I couldn't see properly. And someone też się tak tłumaczę, kiedy przegrywam gry na kanale. Ha! Suck eggs, Nappikins. You just got beat first time. Vault Hunter, you can collect your winnings from the darling little angel himself. Okej, dobra. Wyskakuj z kasy, młody. Tak okradliśmy dziecko z jego gotówki, bo pokradliśmy go w wyścigu samochodowym. A super cool woman with an awesome sword just totally cheated me out of the god's record. Aczkolwiek jestem super awesome i to mi wystarczy. Wake me when you're ready. Dobra, okej, mamy nowego Shotiego i mamy nowy punkt do rozdania. Boom, dziękuję. Co to jest? Okej, będziemy przeciwnie ze mną krwawić. Ogólnie nie wiem, czy jak nie dojdę do tego momentu, to nie będzie czas na pierwszy malutki, wiecie, restarcik postaci. Ogólnie między nagraniami muszę się wczytać w te skille. A i to jest w ogóle dziwna sprawa, bo ten gościu, po pokonaniu tego dzieciaka, jego ojciec będzie spawnić jako przeciwnik na mapie w nieskończoność, za każdym razem, kiedy wyjdziecie z tej lokacji. I tak, będziemy go zabijać. To dziecko utknęło w nieskończonym piekle, gdzie cały czas jego ojciec jest zabijany przez osobę, która pokonała go wcześniej w wyścigu, tak więc no, tak to niestety wygląda, tak wygląda życie tego dzieciaka. Nie mam z tym problemu. Dobra, Grinders, lecimy do innej lokacji, bo potrzebuję Grindera. Zaraz wpadnę w lawę, bo tu jest lawa. O, właśnie, widzicie? Nie wierzę, że przeskoczyłem. Kto? Hu. A, to Shugora. Nieważne. Wow, Willy! I tak, tutaj mamy jump pad. I to jest jedyny sposób na dostanie się do tych bandytów. Tam będziemy mogli też dokończyć, jakby wiecie, challenge'a z...
z laserem, bo tam będą skawy, jeśli nie mylę. I tak, tutaj mam w ogóle dwa questy. W ogóle mam nadzieję, że nie ma tam trzech questów, jak teraz o tym myślę. Bunch of Holes, nie, wszystko jest tutaj. W sensie, ja za dobrze tą grę znam i dobrze wiem, że do Stanton River będziemy wracać jeszcze, nie wiem, z 5 razy minimum. To z tego jestem świadom, ale you know. Okej, wybaczcie przerwę. You know, I never heard of them, but this used to be a Dahl refinery, before the Krakening. Naturally, this being Elpis, some filthy scavengers have moved in. Show them no mercy. Tak, dla przypomnienia, mam tutaj ten drugi quest, gdzie jakby mamy, no, nie wiem, jakichś zielonych, ratować stworki. Tak, rzekomo są tutaj stworki zwane słodziaczkami. Tak więc, wiecie, front ocalenia zwierząt, bo to totalnie coś innego niż front ocalenia ludzkości. Chcę, byśmy pomogli je ratować. Tak więc ratujmy. Na ratunek zwierzątką. No wiecie co? Wybijemy sobie tą wesołą grupkę bandziorów. O, czekajcie, może w sumie zamiast tego będę użył lasera po prostu. Wybijemy wesołą grupkę bandziorów. I... No właśnie. No właśnie. O kurde, teraz to jest kusząca propozycja, bo z jednej strony chciałem tutaj zostać i zrobić tego questa, a z drugiej strony, jeśli teraz oddam ten laser Springs, to ona da mi kolejną wersję i będę miał go na kim testować, więc wiecie co? Wybijemy tych dwóch frajerów. Zakończymy odcinek. I ja pójdę między zagraniami do miasta. Tak, 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 dokładnie. Tak, i spotkamy się u Springs, oddamy jej ten laser i potem zaczniemy dosłownie kolejnego odcięcia i teleportacji tutaj. W sensie nie ma tutaj oczywiście quick travela, więc będę musiał dojść do tutaj pieszo, ale wiecie, z waszej perspektywy to będzie teleportacja. W takim razie okej, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Może nas zapisy sequel. Strzałeczka.